body with explosive gas. Destroying these lobules will cause massive damage. Tak jest, masywne zniszczenia. O, bo to ja już mogę to wszystko w to pakowywać, jak pancerz. Mogę zadać 15% mniej obrażeń. Uuu, to jeszcze jeden, przeciekajmy jeszcze jeden i to sobie wpakujemy od razu, bo chyba... Teraz jak z jednej strony wpakowaliśmy po prostu te wszystkie punkty, to powinno... No to ładnie odblokować. Dobra. Przynajmniej broń termiczna. Jak daję upgrade, znaczy, że sum bosik. Jest jeszcze filar, nie? Bardziej coś jest na rzeczy. Ty wód? Czekaj, jestem ile z tych rozdziałów. Jesteśmy w piątym teraz. Kod życia. Tu jest 25. O, już mamy czwarty punkt. Nice. Pięknie. Pięknie. Są okna. Kolejny upgrade'ik. Nice. Dobra, mamy jeden punkcik. Co my tu mamy? Szybkie przeładowanie, zarządzanie co zwiększa utrzymałość, okej. Okay. To się nada. To się nada. Oho.
niezła kreatura. Trzeba upgrade'ik do kwasiku, nice. No to mi się podoba, nie? Tyle upgrade'ów. Powiedział też, że tu mamy ogarnięte. Nie, ale gdzie to jeszcze jest? Że tu jest więcej tego. Tam jest jeszcze jakaś pulwa. Dobra. Ślepy byłem. Zdecydowanie. Jakieś nawet takie dropy były, teraz widzę. I leciutkie troszkę dropki byłem. 219 klatek straciliśmy. Dobra. This is really strange. Byśmy wchodzili do ten, do brzucha jakiejś bestii. Belly of the beast. Widzę. O! Można by tak zrobić. Do widzenia. A co tu jeszcze mamy na pierwszym poziomie? Co to jest? Przedmioty użytkowe kosztują 20% mniej. Możemy to pakować elegancko. Thank you.
Nie, tu przejść nie idzie. Kolejny punkcik umiejętności. Ale naprawdę jakbyśmy kiedy byli w jakimś brzuchu kogoś, nie? Tu sto. Pięknie. Jesus Christ, ale się wystraszyłem. Zakichaniec, nie? Będzie mnie tak straszyć. Dobra, filar aktywowany. Elo. Do dołu. Tu przejścia nie ma, czyli musimy tutaj tam iść. Znowu będą halucynogene. Co jest grane?
Dobra, księgny. Właśnie, mam jeszcze jeden punkt. Zobaczymy, gdzie, co, jak, to jest to. Przedmioty użytkowe kosztują 20% mniej. Kurde, ja bym przypakował w te tutaj. Bardziej, no może Blade nie, ale czyli musimy mieć przynajmniej 3 punkty. Jezus, jaki halucynogenny. O, o. O, shit. Mamy full. O, 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 o! Sądziłem, że tutaj jest jeszcze kosteczka. Kurde, znowu jakieś dropy były? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tymi dropami? 4400, no to Twitch kurde szaleje, czy co? Niedobrze. These Scar mission have returned to Earth, but instead of our brave astronauts, monsters have emerged from the Hermes and started butchering everyone. Save yourself! These are not the Scar members we knew! They turned into flesh-eating monsters! They will devour us all! A, tu jest ten skrócik, dobra. Dobra. Zregenerujemy przy okazji sobie różne rzeczy.
To jest gra, no czemu tego w ogóle trafić nie mogę? No... Sakra. O, wow, jakie haluksy, nie? Ała! Ouch. Leżeć, rybalu. Nędzny. Pięknie. Druga tworzywa. Uj, jaki gaz jeszcze. Ale smród. Ściął z nóg. Kate, you're all right. I thought you were gone. Again. Tamara? How did you find me? Took me quite a while to get down. That was a nasty drop. I just followed the trail of monster corpses until I detected your signal. That monster... It produced some kind of hallucinogenic gas. I thought it was Mike.
I thought... Hey, you did it. You stopped it, yes. Whatever it was. We'll use that monolith. A teraz druga. It's our way back to the Hermes. Can you operate it? No, but as I said, I have some help. I'll explain everything when we get back. I just hope Mike will be okay. Me too. Dobra, przeładujmy wszystko jeszcze. Cyk. Co jest grane? Log entry. The creature secretes a hallucinogenic neural substance directly into the air around it. This explains why I was seeing things. Jest przekaźnik materiału. Nice. U, co my tu mamy? Dobra. Go do your thing. Get us out of this place. Dobra. Now we know why the monolith never gets down. The organic bile that originated from the creature blocked one of them. Clearing it up should allow me to reactivate the network. I'm on it. O, kiedy tędy będziemy? O! I've restored this monolith, which in turn reactivated the entire network. You can now use it to transport us all back to your vessel. Nice. Okay, let's try this. Okay. He's doing better. The cellular reversal is ongoing, but the nanomachines will remain in his blood. They are one alien signal away from switching back into mutation mode. So, let me get this straight. You somehow regenerate after dying, and you've been seeing and hearing this alien being who used to be one of the people that created this place? From what I've gathered, all of this is some kind of an experiment. A planet-wide lab. It manipulates genes of living things, creates permutations, in hopes of finding something called the code of life. Basically, some sort of secret message hidden in genes, connecting all living things in the universe. That's... I believe woe is the proper term. Woe, indeed. But the experiment was hijacked by this entity they call the Custodian. The creepy voice we heard in the alien installation? The guest. Yes. Started experimenting on the alien scientists themselves. Some of the monsters we encountered. They used to be people. That is horrible. It still wasn't enough to unlock the code, so the custodian, he reached out across space to find new specimens. Us. Us. A guest. Nas. Później tego samego dnia. Ale później, jak później? He won't stop until there's nothing left of us to experiment on, won't he? You are correct. The nanomachines in your friend can be easily used again to restart the mutation process.